Słyszeliśmy dużo dobrego o fast foodzie Shake Shack i będąc w Nowym Jorku widzimy tego sporo, więc postanowiliśmy tutaj się udać, bo u nas w Kalifornii chyba tylko widzieliśmy to na Venice Beach. W środku jest bardzo dużo ludzi. I dlatego jak już znaleźliśmy miejsce, to złożyliśmy zamówienie przez aplikację i to naprawdę przyspieszyło. Teraz nie czekamy w kolejce, tylko sobie już siedzimy i nasze zamówienie mamy dostać za jakieś 3-4 minuty, także całkiem spoko opcja. Właśnie dostaliśmy nasze zamówienie, co jest ciekawe, frytki zamówiliśmy z bekonem i z serem i trzeba je sobie samemu zrobić. To jest mój burger. Ja zamówiłem jakiś shake bacon czy shake, nie pamiętam już nazwy, ale widać tu jest papryka, mięso, ser i do tego bekon. Ten hamburger jest bardzo mały. Zaraz sprawdzimy, jak smakuje. Jest to chyba jeden z lepszych fast foodów, takich tańszych, w których byłem. Chociaż to nie jest aż takie tanie. Ten burger kosztował 7,50 chyba, ale jest smaczny, jest naprawdę smaczny. Czuć mięso, papryka ma delikatny, pikantny smak. Bekon jest bardzo intensywny. Ja zamówiłam shake chicken. Jest widać duży, gruby kotlet, on jest spanierowany, czyli coś w rodzaju slipsa, plus do tego sałata i powinien być też majonez. Jeszcze jest ogórek pickle amerykański. Generalnie kurczak jest bardzo chrupiący, jest soczysty, jest dobrze doprawiony. Nawet bym powiedziała, że czuć delikatną pikantność. I jest to smaczne. Okej, to teraz robimy nasze frytki z serem i z bekonem. Trochę bekonu. No, tego bekonu trochę tu jest. I sprawdzamy. Są na pewno spaczki, ale są bardzo smaczne. W środku są mięciutkie, na wierzchu są delikatnie chrupiące. Są bardzo dobrze zrobione. Jeszcze z ketchupem. Dużo sera i dużo bekonu. Są to smaczne frytki, ale pamiętam, że jak byliśmy w Wendy's, to frytki z bekonem i z serem były o wiele smaczniejsze niż te. Jedzenie było bardzo smaczne, ale nie najedliśmy się. Trochę tego było za mało. Zapłaciliśmy za to 21,5 dolara. Jeśli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Bardzo nas to motywuje do kręcenia kolejnych materiałów. Cześć! Jedliśmy sobie w Shake Shack i nagle weszli ludzie z Black Lives Matter i zaczęli opowiadać, że jakiś koleś został zabity przez policjanta w Hayward w Kalifornii. Hayward to jest jakieś 50 mil albo 30 mil od nas, od miejsca, gdzie mieszkamy w Kalifornii. Because while you are eating, black people are still dying. Black people are still dying. I'll now tell you some facts. About Oscar's murder. That's one. Oscar Grant III. Was a 22-year-old black man. From Hayward, California. Fact three. Cell phone video. Shows Oscar. Sitting against the wall. With his hands up. White officer. Tony Perone. Punched Oscar. For pushing into his stomach.